witam w drugim odcinku Gothica 2 Noc Kruka. Na wstępie chciałbym powiedzieć coś, czego nie powiedziałem wcześniej, czyli w pierwszym odcinku. Jest to to, dlaczego nakręcam akurat serię z Gothic 2 Noc Kruka. Ponieważ Gothic 2 jest moją najlepszą grą, dla mnie najlepszą grą RPG. Przychodziłem go już wiele, dość razy, więc postanowiłem go nagrać. Od razu mówię też, jak widać, jestem gdzie indziej niż skończyłem wcześniej. Ponieważ jeszcze trochę pograłem. Porozmawiałem już z Lesterem. Dowiedziałem się o jeszcze jednym sposobie dostania się do miasta. Teraz akurat... No... Będę się udawał chyba do miasta. Tak mi się wydaje. Ale już jeszcze może odwiedzę tu jaskinię, bo... Jeśli z tego pamiętam, jest tam trochę roślin. Trochę doświadczenia zdobędę przy okazji, no. Krwiopijce, nigdy ich nie lubię. Nic tu nie ma. A do miasta się udamy tylko po to, żeby przekazać Palladynom wiadomość o smokach i zdobyć oko Inosa. No traf. No i jedna strzała mi została. Wiem, że tu jeszcze jest jeden szczur, więc mam nadzieję, że ta jedna strzała wystarczy. Dobra, wystarczyła. No to zabieram roślinki. Miecz przy okazji. Już widzę sakiewkę. No skórzany mieszek. Ja mówię, na to sakiewka. 50 sztuk złota i 25 z tego, co pamiętam. W lesie jeszcze będą rozrzucone rośliny i chyba je pozbieram, bo Lester powiedział mi, że będę 10 roślin jednakowych, jednakowego gatunku będę potrzebował. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj będzie z kilka roślin lecznic. O, jest korzeń. O, tutaj. No i będziemy wychodzić powoli. Minąłem właśnie tam ciemny grzyb, ale już nie będę po niego wracać.
Jeśli dobrze pamiętam, to chyba nie zaglądaliśmy tu do kufra jeszcze. Nie zaglądaliśmy, więc... Wypiję sobie gin. I uzupełnię życie. Powinien być wilk jeszcze. A, nie tu. Pierwszy cios jest ważny. Decyduje o wygranej. Jeszcze wezmę roślinki i wejdę tu na skałę, bo też powinny znajdować się rośliny lecznicze. Tylko nigdy nie pamiętam w którym miejscu. A roślinki moje. No, mam pod nosem, ale to szczegół. Dobra, wszystko wziąłem. No i chyba zakończę tu przy posągu, jak widać już niedaleko farma. No, w następnym odcinku pójdziemy, no po trochę popracujemy na farmie, zdobędziemy ubranie farmera, wieśniaka. Więc cześć i do następnego odcinka.